Hej, z tej strony Tequila, witam Was wszystkich w takim połączonym filmiku. Mianowicie miałam na początku zrobić samą zapowiedź sezonu zima 2016-2017, ale stwierdziłam, że w sumie nie robiłam jesiennego filmiku, z tego względu, że stwierdziłam, że są maksymalnie 2-3 tytuły, które chcę obejrzeć. Jednak jak się okazało, jest ich trochę więcej, dlatego chciałabym Wam też troszeczkę je przytoczyć, zwłaszcza, że już wyszło parę odcinków, także mogę coś troszeczkę więcej powiedzieć na ich temat niż sam opis. I cóż, myślę, że po prostu w adnotacjach dodam timer, gdzie po prostu będzie minuta, w której zaczynam mówić o sezonie zimowym. I cóż, nie będzie tego zbyt dużo, ponieważ wiele anime nie ma nawet rozpisanych, o czym będą, ale wybrałam takie chyba 5, które najbardziej czekam, które na pewno obejrzę. Także cóż, zaczynamy na początku z takim krótkim omówieniem sezonu jesiennego i zaczynamy zimowy. Oczywiście nie będzie to pełna lista, pełną listę na pewno zobaczcie u Spycha w filmiku, który na pewno doda, bo Spychu zawsze dodaje zapowiedź jakiegoś danego sezonu, także zapraszam do niego na kanał. Ok, nie przedłużając, zaczynamy od pierwszego anime, jest to Mahou Shoujo Ikusei Keikaku. I na początek może powiem, o czym jest fabuła. Gra społecznościowa The Magical Girl Rising Project pozwala jednej z dziesiątek tysięcy użytkowników zostać czarodziejką. Dziewczyną posiadającą nadprzeciętne zdolności fizyczne, cudowny wygląd oraz moce magiczne odróżniające ją od reszty populacji. Jednak pewnego dnia w dzielnicy zamieszkiwanej przez 16 takich dziewcząt administracja gry ogłasza, że musi zredukować ilość obdarzonych magicznie, by rozwiązać narastający tam problem z dystrybucji magii. Czarodziejki, które zachowają swoje moce, mają wyłonić zawody w zbieraniu magicznych cukierków, jednak prędko uczestniczki zaczynają naginać zasady, zaś początkowo sympatyczna rywalizacja zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie. O co chodzi? Tak jak tutaj przeczytałam, jedna na tam chyba 10 tysięcy osób, która gra w taką pewną grę na komórce, zostaje prawdziwą magiczną dziewczynką, zostaje wciągnięta w taki świat magiczny. Od razu powiem tak, że nie byłam przekonana do tego anime w ogóle. Dlaczego? Dlatego myślę, że PV-ka bardzo je zniszczyła. PV-ka jest tak odstraszająca i po prostu pokazuje praktycznie tylko te sceny, gdzie one przenoszą się do takiego jakby chat roomu dla tych magicznych dziewczynek, gdzie mogą rozmawiać i tam po prostu są w takiej chibi wersji i bardzo mało widzimy na PV-ce scenę, gdzie faktycznie są prawdziwe postacie, a nie te chibi wersje. I coś, co myślę, że nie jest tak do końca pokazane, to jest to, że to jest prawdziwa walka o przetrwanie, że one tam faktycznie giną, że jest tam pełno krwi, brutalności. Można powiedzieć, że coś a la Madoka. I to, czym mi się spodobało to anime, jest to, że tutaj po prostu jest mega nieprzewidywalne, że nigdy nie jest się w stanie stwierdzić, kto zginie w danym odcinku, czy ktoś przeżyje, czy ktoś umrze. Po prostu są takie świetne zwroty akcji, że ja po prostu czekam tydzień na tydzień na nowy odcinek i po prostu nie mogę się doczekać, bo tak mnie to wciągnęło. Yuri on Ice. Yuri Katsuki to nadzieja Japonii na medal Grand Prix na lodzie. Niestety przegrywa i ma ochotę odejść od tej dyscypliny sportowej. Nagle w jego domu pojawia się pięciokrotny mistrz świata Wiktor Nikiforow. Zamierza on pomóc młodzieńcowi stanąć ponownie na łyżwy. Ogólnie do tego anime też nie byłam za bardzo przekonana ze względu na to, że nie wydawało mi się interesujące, natomiast po usłyszeniu Boże, jak to się nazywa? Podcastu, o, podcastu u Animalogii stwierdziłam, że chcę spróbować i zakochałam się w tym anime. Jest po prostu takie genialne. Jest bardzo wciągające. Historia jest fajnie poprowadzona, bardzo fajnie są zrobione wszystkie piruety, wszystkie właśnie figury łyżwiarskie, także to było naprawdę coś świetnego. Oprócz tego muzyka, muzyka tak mi się podoba, opening jest po prostu masterstyk i tak samo czekam na każdy kolejny odcinek. Niektórzy mogą się przestraszyć tego tytułu ze względu na to, że ma takie jakby smaczki podchodzące pod męsko-męską miłość, ale nie na tym polega to anime, to są po prostu takie smaczki, że na przykład czyjaś twarz znajdzie się blisko czyjejś twarzy i ktoś się tam zaczerwieni, albo że zobaczymy Wiktora nago. Tak, ale nic poza tym, to nie jest żadne yaoi, także nawet panowie mogą zerknąć. Keijo.
Akcja serii rozgrywa się w alternatywnej Japonii, gdzie hazard w takich sportach jak jazda konna, wyścigi motorówek, kolarstwo oraz keijo jest legalny. Keijo jest to dyscyplina, w której piękne dziewczyny walczą ze sobą na platformie przy użyciu tylko pośladków i piersi. Zawodniczki próbują zepchnąć się nawzajem do otaczającej areny wody. Pojedynki odbywają się wyłącznie w strojach kąpielowych. Nozomi Kaminashi to licealistka, która pochodzi z biednej rodziny. Jej zamiłowaniem jest gimnastyka, ale postanawia spróbować swoich sił w keijo, by zarobić trochę pieniędzy. Od razu powiem tak, że chciałam oglądać to anime od początku, dlatego że ja lubię ecchi i byłam bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. I cóż, oglądam to z moim chłopakiem. I w sumie bardziej niż na jakieś tam cycki czy tyłki, wychodzi naprzód fabuła, treningi i zawody, które są naprawdę bardzo fajnie przedstawione. Każda z dziewczyn praktycznie reprezentuje troszeczkę inny styl pojedynku. Każda ma praktycznie inne techniki. I cóż, jest to fajne, bo są pokazane treningi, że są one naprawdę ciężkie. I okej, jest tam fanserwis, jest go mnóstwo, ale to nie zmienia faktu, że fajna jest fabuła, fajne są treningi, fajne jest to wszystko pokazane, przedstawione, cała ich szkoła, że są właśnie jakieś tam klasy, wyższa, lepsza i przepływa się przez odcinek, za odcinkiem. Naprawdę, zaczynamy oglądać i nagle jest koniec i po prostu tak nas to wciąga, że chcemy oglądać dalej, a tutaj trzeba czekać tydzień. Nie wiem, może ktoś się przestraszył keijo? Ja powiem tak, niech spróbuję tak do drugiego odcinka i zobaczę, czy mu się spodoba. Watashi ga motete dousunda. Kae Serinuma to drugoklasistka z liceum oraz zatwardziała Fujoshi, która w sekrecie shipuje swoich kolegów z klasy. Nagła śmierć jej ulubionej postaci z anime sprawia, że dziewczyna zmienia się w kłębek nerwów, co doprowadza ją do nagłej utraty wagi. Kae zmienia się w prawdziwą piękność, co przyciąga uwagę chłopaków ze szkoły. Jak ma jednak sobie z tym poradzić, kiedy jej Fujoshi umysł pełny jest realistycznych skojarzeń? Anime na podstawie mangi, która ma wyjść niedługo w Polsce i autorką mangi jest pani, która specjalizuje się w yaoi, także no cóż, mamy główną bohaterkę, która kocha yaoi, która jest po prostu na maksa zafiksowana na tym punkcie i cóż, staje się mega laską, na którą lecą praktycznie wszyscy kolesie w szkole, ale ma taki swój wianuszek czterech, którzy po prostu starają się jakoś zdobyć jej uczucia i po prostu kiedy odkrywają to, że ona jest otaku, ona stwierdza, że oni ją porzucą, ale oni po prostu poświęcają się dla niej i chodzą z nią na te konwenty, kupują jej te mangi. I po prostu dla mnie jest to tak bardzo relaksujące anime, taka świetna komedia. Ja się doskonale bawię oglądając to, bo dla mnie to jest zabawne, miłe i ja bardzo cieszę się spędzając przy tym czas. I tyle. Myślę, że każda właściwie fanka yaoi powinna spróbować. Pokémon Sun and Moon. W tej odsłonie Pokémonów Ash odwiedzi zupełnie nowy region, Alola. To wzorowany na Hawajach archipelag zamieszkały przez wiele wyjątkowych stworków. Można tu spotkać m.in. odmienne formy Pokémonów z innych regionów, jak na przykład Mew czy Vulpixa. Podczas odwiedzin u kuzyna profesora Oaka Ash spotyka na swojej drodze Tapu Koko, Pokémona chroniącego wyspę, który wręcza mu specjalną bransoletę pozwalającą na naukę bardzo wyjątkowego ataku. Po tym spotkaniu Ash postanawia pozostać na Aloli i zapisać się do szkoły Pokémon. Ja na początku nie byłam zachwycona tym anime po trailerach, dlatego że zamiast sprawić, żeby Ash wyglądał troszeczkę bardziej męskiego, bo już od 13 chyba lat, nie pamiętam dokładnie ile, ale od iluś tam lat cały czas ma te 13 lat, czy tam 11, czy 12 w ogóle, powinien już mieć dużo więcej. A oni nagle robią z niego 10-letniego chłopca, znowu. I kreska jest totalnie skierowana dla dzieci. Jednak mimo to podoba mi się. Kurczę, podoba mi się. Bo są fajne nowe ataki Pokémonów i są przewrócone te Pokémony z pierwszej generacji. Czyli na przykład jest Charizard, jest Bulbasaur i są inne takie Pokémony. Także oprócz tych nowych, bo oczywiście muszą być nowe, są też stare, także myślę, że jeżeli ktoś nie chce próbować oglądać Pokémonów od początku, a jednak tęskni za pierwszą generacją, to może tutaj spróbować. Nie powiem, że kreska może się spodobać, bo pewnie odstraszy. Ale ja stwierdziłam, że się przyzwyczaję, będę oglądać. Właściwie teraz jestem w trakcie oglądania XY
I przeszkadza mi to, że mam tyle odcinków do nadrobienia, mam prawie cały sezon do obejrzenia. A to po prostu będę oglądała na bieżąco, także tu ja się z tego powodu cieszę i myślę, że fani Pokémon, zwłaszcza, że Pokémon Go jeszcze chyba jest modne, nie wiem, ja nadal gram. Także cóż, może się na pewno spodobać, no i wychodzi nowa gra. Sezon zimowy póki co prezentuje się dla mnie dość ciekawie, znalazłam parę interesujących mnie rzeczy. Oprócz tego, że będzie 5 serii TV, które mnie interesują, chyba 5, mam nadzieję, że 5, będzie jeden film oraz jeden odcinek specjalny. Nie przedłużając, zaczynamy. Kuzun Honokai. 17-latkowie Mugi i Hanabi wydają się być idealną parą. Oboje są dość popularni, a wszyscy ludzie w szkole uważają, że są stworzeni dla siebie. Nikt jednak nie wie, jaki sekret skrywają i co dokładnie do siebie czują. Okazuje się bowiem, że Mugi i Hanabi są nieszczęśliwie zakochani w zupełnie innych osobach, a zostali parą tylko po to, aby jakoś dać sobie radę z ich samotnością. Mugi jest zakochany w młodej nauczycielce, która kiedyś udzielała mu korepetycji, natomiast wybrankiem Hanabi jest przyjaciel jej rodziny, którego znała od dziecka, a obecnie jeden z nauczycieli. Czy związek oparty na czymś takim ma sens? Jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wszystkimi uczuciami, które w nich zbierają? Okej, po opisie stwierdzam, że anime będzie bardzo grające na emocjach, mówiące właśnie o samotności, o nieodwzajemnionej miłości. Jestem bardzo ciekawa, jak to się potoczy, bo wydaje się być naprawdę bardzo interesujące. Nie znalazłam nic więcej informacji, wiem, że jest manga, ale po prostu opisy jej były tak dzikie, że już stwierdziłam, że nie, dobra, przetłumaczę to, co jest na malu, nie będę nic kombinować. Także cóż, naprawdę wydaje się bardzo fajne i dużo osób dało znać, że czekują na tą serię, w związku z tym, nie wiem, może są fanami mangi, może wiedzą, że warto. Ogólnie to miało chyba jakieś 4. czy 5. miejsce odnośnie tego, co ludzie chcą obejrzeć w zimie, także myślę, że trzeba się za to zabrać i sprawdzić, w czym tkwi szkopuł. Masamune Kun no Revenge. Jako dziecko Masamune Makabe był nękany przez piękną dziewczynę Aki, która przezywała go prosiakiem przez jego otyłość. Szukając sposobu na zemstę na swojej dręczycielce, Masamune wpada na szatański pomysł. Zaczyna pracować nad swoim ciałem, w efekcie czego zmienia się w mega przystaniaka. Jego plan jest prosty, chce rozkochać sobie Aki, a potem w brutalny sposób złamać jej serce. Czy jego intryga się uda? A może sam wpadnie w miłosne sidła Aki? To anime również jest dość wysoko na liście tych, które ludzie chcą obejrzeć. Jak dla mnie będzie to coś fajnego, zapowiada się naprawdę ciekawa komedia. Chyba też jest manga, tak mi się wydaje. I cóż, nic więcej póki co nie wiem o tym... Póki co nic więcej nie wiem o tym anime, ale myślę, że może mi się spodoba, bo wydaje się dość fajne. Handshakers. Akcja anime toczy się wokół tak zwanych handshakersów, partnerów, którzy mogą przywoływać Nimrods, broń, która powstaje z ich silnej więzi po złączeniu rąk. Handshakersi walczą z innymi parami, a ci, którzy okażą się najlepsi, będą mieli przywilej wyzwania Boga. I cóż, poza tym krótkim opisem, który widnieje, nie za dużo wiemy o tym anime, poza tym, że PVK prezentuje się genialnie, jak dla mnie. Jest tam mnóstwo akcji, mnóstwo walk, mnóstwo efektów. Naprawdę bardzo mi się podoba taki klimat. I zobaczymy, jak to się rozwinie. Super Lovers, sezon drugi. Dobrze prosperujący host Haru nagle zostaje zmuszony, by pojechać do Kanady i odwiedzić swoją matkę Haruko. Ta z miejsca przedstawia mu Rena, młodego chłopca, którego zaadoptowała i zmusza, by jej starszy syn przygotował go do życia. Chłopak niechętnie podejmuje się tej misji, ale po pewnym czasie ta dwójka staje się nierozłączna. Niestety wakacje szybko się kończą i trzeba się rozstać, jednak Haru przed powrotem do Japonii obiecuje coś Renowi. Co to za obietnica? Czy Haru będzie w stanie jej dotrzymać? Jest to drugi sezon anime o gatunku shonenai, czyli skierowany do kobiet, o miłości męsko-męskiej. To, co wam przedstawiłam, jest tutaj opis fabuły z pierwszego sezonu, dlatego że tyle się wydarzyło w tym pierwszym sezonie, że jeżeli chciałabym wam zapowiedzieć, co będzie w drugim, to po prostu wam zrobiła mega spoiler, a tego nie chcę. Anime na początku nie chciałam oglądać, dlatego że nie lubię czegoś takiego, że jeden chłopak jest dzieckiem, a drugi jest dorosłym i wiecie, i te klimaty zachodzą. Ale jest tam przeskok czasowy i mały chłopiec staje się chłopcem trochę większym. Nie wiem, jak wam to wam powiedzieć, żeby to nie wyszło głupio. Ale po prostu stało się to znośne, tak? To anime stało się znośne. Ogólnie bardzo mnie ściągnęło i oglądałam odcinek za odcinkiem. Jest to anime sezonu bodajże chyba letniego.
albo wiosennego, coś na stylu. I cóż, ja na pewno będę oglądać, bo bardzo mi się spodobało. I cóż, jeżeli jakieś fanki Yaoi Shonen Ai chcą również dać szansę, to bardzo polecam, bo uważam, że warto. I na koniec kinówka, na którą czekam, mianowicie Sword Art Online Movie Ordinal Scale. Nie wiem dokładnie, o czym będzie ten film, oprócz tego, że w opisie było napisane, że będzie tam bardzo dużo położone na relacje pomiędzy Asuną a Kirito. I cóż, nie wiem, co będzie dalej, ale ja Sword Art Online lubię, pomimo tych wszystkich hejtów, pomimo tego, że sezon z wróżkami i elfami był taki sobie, to jednak pierwszy i Gun Gale Online mi się podobało. I cóż, i ostatnią rzeczą na mojej liście jest Hatsuko i Monster Ova, czyli jeden odcinek, taki specjalny jakby, Hatsuko i Monster, które jest opowieścią o związku 15-latki z 12-latkiem, który wygląda na dużo starszego. I ogólnie, może to brzmi głupio, ja myślałam, że to nie będzie mi się to podobało, bo 12-latek z 15-latką, ale obejrzałam i po prostu się zakochałam, bo to anime jest takie słodkie. Jest po prostu przepełnione lukrem i wszystkim, i są takie fajne ujęcia. I cóż, ja jestem jak najbardziej za tym. I chcę to obejrzeć. Także cóż, troszeczkę się rozgadałam. Zobaczymy, ile to zajmie po moim cięciu wszystkiego i dodaniu tam. Także cóż, dajcie znać, co oglądacie w sezonie jesiennym, co będziecie oglądać w sezonie zimowym. Na Malu jest cała lista tych anime, które się pojawią, także może jest tam coś, o czym ja nie mówiłam. Tak jak wam powiedziałam na początku, jest to parę tytułów, bo tak samo nie ma wszystkich opisów i nie wiem, za które się brać, za które nie, ale mam nadzieję, że tak troszeczkę wam przybliżyłam, co tam będzie. I cóż, zapraszam was do komentowania, lajkowania, jeśli się podobało. Do oglądania w tym odcinku, zapraszam fanpage, Instagram i trzymajcie się, pa pa!